Hej, hej. Dzisiaj coś zupełnie prostego. Postanowiłam motyw choinki pociągnąć jeszcze dalej. Jak widzicie, dzisiaj trochę straszę, bo cisza w domu, dzieciaki poszły spać, mąż padł, a ja jak ten po prostu maniak nagrywam filmiki świąteczne. Dzisiaj udało mi się jakoś tak skonstruować światło, że chyba fajniej wyglądają paluchy, bo chcę wam pokazać wzór na takim bardzo malutkim szydełku i takim sznurku 2 mm, dlatego stwierdziłam, że musicie mieć bardzo mocne zbliżenie i dosyć dobre światło. Dlatego wyglądam tutaj jak duch, a troszeczkę lepiej wyglądają dłonie. Ok, nie przeciągam. Zaczynamy od zrobienia prostego łańcuszka. Wystarczą nam 3 oczka łańcuszka. Zaczynamy od takiego śmigiełka i 3 oczek łańcuszka. Ok. W oczko łańcuszka wbijamy słupek, pomijamy pierwsze dwa, czyli wbijamy ten słupek zupełnie pierwsze. O tutaj, oczko łańcuszka. Najtrudniejszy jest początek, więc nie martwcie się, jak tutaj jest gdzieś ciężki moment. Jak widzicie, ja też się troszeczkę z tym zmagam. I przerabiamy to zwykłym słupkiem. Ok, powstał nam pierwszy słupek i wbijamy się w drugie pozostałe oczko. W ten sposób powstał pierwszy rządek naszej choinki. No, jak wiecie, kształt choinki u góry jest dosyć wąziutki i tak ma być. To są tylko 2 słupki. Dalej pracujemy na drugim rzędzie, przekładamy robótkę na drugą stronę, wykonujemy 3 oczka łańcuszka, czyli taki udawany słupek, i w tym samym oczku wbijamy 2 słupki. W kolejnym oczku, czyli w tym drugim, oj, oj, nitka mi się tu troszeczkę rozplątała. Wbijamy kolejne 2 słupki, czyli nawijamy i kolejne 2 słupki. Jeden, dwa. Jak widzicie, rozszerza nam się ta robótka. Myślę, że nawet możemy wbić w trzeci, skoro w pierwszym oczku mieliśmy 3 słupki. Jeden był taki udawany z tych oczek łańcuszka, to w drugim też zrobimy 3. Teraz przekładamy robótkę na drugą stronę i znowu powiększamy, czyli znowu 3 oczka łańcuszka, żeby zrobić wysokość, czyli taki pierwszy udawany słupek. W tym samym oczku robimy 2 kolejne słupki. I w następnym kolejne 2, 1, 2. I w kolejnym wyciągamy 2 słupki. Coś mi się tu jedna nitka poplątała. O, jest ok. Wyciągnę ją. O. I 2. I w kolejnym 1, 2. I chyba wzięłam troszkę za małe szydełko, bo mi ucieka ten sznurek z szydełka. Ale myślę, że widzicie mniej więcej ten wzór. I w ostatnim znowu 2. Ok, mamy już dodanych bardzo dużo oczek. Powoli nam się zaczyna tutaj tworzyć taki kształt choinki. Dodajemy kolejne 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3.
pierwszy i w kolejnym rzędzie dodajemy już po jednym słupku. Czyli robimy podstawę naszej choineczki. Oczywiście nasza choinka może się tak powiększać i powiększać i powiększać, czyli tak możemy zadecydować, jaki rozmiar tej choinki robimy. Ja akurat celuję w takie malutkie ozdoby świąteczne, takie choinkowe, drobne ozdoby, dlatego już skończę na tym rzędzie, ale jak najbardziej, jeżeli masz ochotę zrobić coś większego, czyli żeby ta choinka była większa, to jak najbardziej kontynuuj ten wzór, czyli dodawaj półsłupki na krawędziach tej choinki i ona będzie się tak stopniowo powiększała. Ja tutaj pracuję na takim 2-milimetrowym bawełnianym sznurku, ale jak najbardziej można to zrobić w większej skali, czyli na przykład użyć takiego 5-milimetrowego albo 3-milimetrowego sznurka bawełnianego, oczywiście większego szydełka i wtedy takie choinki możemy sobie zrobić w różnych rozmiarach, w różnych kolorach. Fajnie wyglądają ozdoby w takich monochromatycznych, typu biały, no wiadomo, zielony, ale czemu nie użyć też różnych kolorów, takie troszeczkę bardziej zwariowanych, czyli jakichś brokatowych, błyszczących. Zależy, jak w tym roku sobie zaplanujecie wystrój swoje choinki. No i ta choinka powinna też mieć pień. Żeby zrobić ten pień, pracuję półsłupkami, czyli dojeżdżam gdzieś tymi półsłupkami do połowy naszej choinki. I w miejscu, gdzie chcę, żeby powstał pień, wykonuję 3 oczka łańcuszka, buduję wysokość. Słupkami buduję nasz pień. Myślę, że 3 takie słupki nam wystarczą. O. I znowu schodzę dalej półsłupkami do końca. I teraz znowu odwracam robótkę na drugą stronę i znowu półsłupkami buduję ten bok choinki. Ja tak po prostu troszeczkę złagodziłam jej kształt i teraz 3 oczkami łańcuszka znowu buduję wysokość pnia i słupkami buduję dalej nasz pień choinki. Ok, myślę, że to już będzie wystarczająca wysokość. Ja tutaj przerobię to jeszcze jednym słupkiem, żeby on był ciut grubszy, ale myślę, że to będzie wystarczająca wysokość i w ten sposób udało nam się uzyskać kształt choinki. No to co? Widzimy się kolejnego dnia. Jutro będę pokazywać kolejny prościuteńki wzór. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, zostawię w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć, może pokazać coś łatwiejszego, trudniejszego. Daj znać, czy ten wzór nie jest za skomplikowany. Staram się pokazać jak najprostsze, ale jeżeli szukasz czegoś jeszcze troszeczkę bardziej oryginalnego, troszeczkę bardziej skomplikowanego i myślisz, że to jest taka łatwizna, z którą sobie spokojnie poradzisz, to wskakuj do grupy. Szydełko Nauka Oplotki, to jest grupa podpięta pod tego fanpage'a, na pewno znajdziesz. Zapraszam, tam jeszcze więcej takich filmików. Do zobaczenia.